Generalnie... Może zaczniemy, co? Zacznijmy. Najpierw zacznijmy od faktu, który został podjęty i... na który ja initial się godziłem, oczywiście. Godziłem się na to... Może to nawet było na streamie, a może nie. Że jeżeli... Że jeżeli będzie, nie będzie balansu w teamie, to Kubira odsuniemy od naszego teamu. Czy tak było? Było. 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 Powiedziałem, że jeżeli będziemy na każdym evencie dominować 10 do 0, w sensie u nas 10 osób, u nich 0, to ja powiem, że okej, zmieńmy coś, bo po prostu nie chcę, żeby nie było balansu. Ale czat, dzisiaj będą zamieszki. Dzisiaj się bojkotujemy. Na tym streamie powinien być jakiś parlament adminów, żeby można było pod nim bojkotować. Czat. To, o czym będę mówił, jest przykre. Jest przykre. Czat. Została podjęta decyzja, aby odsunąć Kubira. Zacznijmy od początku. Dlaczego Kubir w ogóle jest na serwerze? Trzeba się cofnąć do momentu, w którym jeszcze nie było żadnego... Trzeba się... Czekajcie, PPG czat. PPG najpierw. Zamieszki będą zaraz. Bo na razie wracamy do historii, czat. Historii. Pamiętam czasy, jak jeszcze budowaliśmy zamki i były zaczepki między naszymi gildiami. Była gildia Vroom i była gildia Doom. I była sytuacja taka, że... Pamiętam, że siedzieliśmy na pierwszej ekspiarce, ja, Mandzio, Diabeł itp. I przyszedł inwiaczek chyba z cyfrem i dali nam wpierdziel 3x3 czy 4x4. Generalnie było równo. Ja wtedy mówię, że ja pierdzielę, to nie ma sensu, bo my się jeszcze uczymy grać. Potrzebujemy kogoś, kto nie będzie też Tobiaszem, czyli... nie będzie Tobiaszem, czyli po prostu, że... Bo wiecie, Tobiasz się loguje na event, on za dużo nie mówi. Chyba się możemy zgodzić, prawda? Nie będzie nas uczył gry. Inwiaczek wydaje mi się, że jej uczy gry. Więc był pomysł Kubira, gdzie ja z Baby rage'owałem, żeby Kubir został dodany. No nie? I teraz przeanalizujmy, co się wczoraj stało. Wczoraj był event. Malutki, tak naprawdę w ogóle nieznaczący event, który polegał na tym, że spawnuje się skrzynka i po 20 minutach staje się ona... Czat, chcę stąd wyjść i nie wiem jak. Czy ktoś mi może powiedzieć, jak stąd wyjść? Tędy. I staje się ona aktywna po 20 minutach. PPG? PPG. Teraz mamy sytuację, w której u nas na event loguje się 10 osób. We Vroomie loguje się 6 osób. Czy jest to akurat sytuacja? Jak najbardziej. I teraz, co ja myślę? Myślę o tym, że prawdopodobnie oni po prostu nie mogli zagrać, prawda? Wiecie, mają swoje różne plany, nie są aż tak tryhardowi jak my, prawda? Więc stwierdziłem, że okej, nie ma problemu, nie logują się z jakiegoś powodu. Odebraliśmy nagrodę za free, no bo 10x6 zdecydowanie nie ma sensu walczyć. Ale potem zobaczyłem wody przeciwnej drużyny. Oj, widzowie, zobaczyłem wody przeciwnej drużyny. I uwaga! Pochwałę dostaje osoba, której czat się nie spodziewa, że dostaje. Nas było 8 w ogóle, ale dobra, whatever. Ma znaczenie to, że mieliśmy przewagę liczebną i oni nie chcieli walczyć. To, że oni... Szandor później. Szandor później, dobrze? Bo teraz mam przemowę. Szandor później. Pamiętajmy, że jeżeli ich jest 6, a nas więcej, to jest to zrozumiałe, że oni nie chcą w tej sytuacji walczyć, ludzie zalogowani. PPG, PPG. I pochwały dostaje Paczol, który powiedział, że nie ma znaczenia, że ich było iluś. Znaczenie ma to, że u nas ludzie się nie zalogowali. Zauważył problem, że ludzie od nich się nie zalogowali na event. Co się stało minutę po evencie? Minutę po evencie zalogował się Bremu i powiedział, że on był, ale jemu się nie chce logować na event, bo jak dostają cały czas wpierdziel, to on w tym nie widzi sensu. Myślałem, że się zesram. I teraz uwaga, dlaczego chcę się zesrać? Zesrać się chcę dlatego, że kiedy oni dostają wpierdziel? Uwaga, jest sytuacja, że to nie jest dla nich fan, że oni cały czas dostają wpierdziel. Takie było słowa powiedziane. I teraz tak. Jest to sytuacja, w której ja po prostu mózgiem nie mogę ogarnąć.
Kiedy była... I uwaga, dzisiaj najechali rano na Diablesa Citrox i tam Inwiaczek, że nie ma balansu. I teraz uwaga. Wiecie, w czym nie ma balansu, drodzy Wrum? Balansu nie ma w motywacji do gry, bo my na każdy event stawiamy się w 10, a wy w 6. Przypomnieć mam zamek, łaskawie nie mogli, kurde, zamku zaatakować, bo się w 6 pokłócili ze sobą i poszli do domu. Nie ma balansu, oczywiście zgadzam się, że nie ma balansu, nie ma balansu we frekwencji, w obecności, ale na pewno nie w skillu. Wiecie, czat, kiedy ostatnio była walka 10 na 10? Że u nich było 10 i u nas było 10? W Nederze. W Nederze przy akcji odbijania Kubira. 10 osób od nich, 10 osób od nas. Zgadnijcie, co się stało. Dostaliśmy w pierdziel 5-0. A wiecie, dlaczego dostaliśmy w pierdziel 5-0? Ponieważ Kubira nie było, bo był jeszcze dalej gdzieś w Nederze. Czyli jeżeli usuniemy Kubira, to ewidentnie wtedy nie ma balansu. 5-1. Okej, 5-1, Zacha. Zrobimy breakdown eventów, okej? Pierwszy event wygrał Doom. My wygraliśmy pierwszy event. Wygraliśmy ten event dlatego, że byliśmy pierwsi na samej górze z HDMI i zrobiliśmy z nimi sojusz i się rzuciliśmy 2-1. Au! Drugi event, to nie był event, ale można to traktować jako event, to był Nether. To nie był event, ale myślę, że czat można to potraktować jako wydarzenie. To była akcja odbijanie Kubira. Przegraliśmy wtedy i to srogo. 5 straconych setów. Przypomnijmy, na pierwszym evencie nie było straconych setów. Dostawaliśmy je od administracji. Trzeci event to były zamki, w których Wrum się popłakał i stwierdzili, że oni się na siebie obrażają i wracają do domu. Nic tu nie ma do tego skill. Ani siła jakiejś drużyny. My się w 10 stawiamy, czekamy na zamku, oni go po prostu nie atakują. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować, który team jest mocniejszy. Fakty? Fakty. Dlaczego? Ponieważ jeden z drugim się pokłócił i się wylogowali. Kolejny event był wczoraj, gdzie również nie mogliśmy sprawdzić, kto jest mocniejszym teamem, ponieważ u nas było byli wszyscy zalogowani, u nich było 6 osób zalogowanych. Więc pytam się, Brema, kiedy oni zawsze dostają w pierdziel? Ponieważ była jedna walka, gdzie było 10 na 10 i Wrum ją wygrał w Nederze. Więc gdzie jest nie chce mi się grać, ciągle dostajemy w pierdziel. Nie wiem, czy ja mam przypomnieć Nether, gdzie Diables jest co drugi dzień zabijany, bo są łapani? Czy ja mam przypomnieć łapanki, w których Zacha ginie z całym setem, a oni 1-0, 2-0, 3-0? Jakby, gdzie jest ten wpierdziel, Bremu, o którym cały czas mówisz, że dostajecie? Bo ja po prostu chciałbym, abyśmy zagrali event 10 na 10 i słuchajcie, wczoraj ja byłem gotowy powiedzieć, że... Jeżeli wczoraj zalogowałoby się od nich 10 osób i od nas 10 osób i wygralibyśmy bez straty, to bym stwierdził, okej, chłopaki, no ewidentnie was oramy i to bardzo, to możemy faktycznie coś zmienić w składzie. Ale jeżeli oni nawet nie chcą tego sprawdzić, bo już płaczą, że nie ma balansu, to w takim razie oni się mnie potem pytają, Evron, ale jest balans czy nie? Jest balans czy nie? A ja mówię prosto, a przepraszam, a kiedy my się biliśmy 10 na 10? Nigdy. Nigdy, więc ja nie wiem, czy jest balans. Może się łaskawie zalogujecie do gry, żeby to sprawdzić. Bo takim pieprzeniem, że nie ma balansu, ja nie wiem, czy jest balans, czat. Ja naprawdę nie wiem, czy jest balans. Raz nie było Kubira w trakcie walki, dostaliśmy 5-0. I wiecie, jaka jest różnica między nami a Wrumem? Że jak ja dostałem w pierdziel w Nederze, miałem tak obniżone ego, że przez kolejne 3 streamy siedziałem na arenie z całym dumem i trenowałem 4 godziny arenę PvP. Arenę PvP. A u nich... Jeżeli oni dostają w pierdziel, to oni się nie logują, bo im się nie chce dostawać w pierdzielu. I to jest różnica. Wiecie, jaka jest różnica w balansie? Że my mamy motywację, a oni tej motywacji nie mają. Taka jest różnica między nami. Że ja, jeżeli dostanę w pierdziel na serwerze, to ja nie mówię, luzik, następnym razem Kubir ich naklepie. Nie, ja mówię, ja pierdzielę czat, jestem taki słaby, że idę teraz ćwiczyć na arenie. I wiecie co? Bremus wyzwał mnie na pojedynek na tarczę i każdy pojedynek z nim wygrałem na tę tarczę. Więc niech... Jezus Maria, nie wiem, po prostu irytuje mnie fakt... Siema, co sądzisz, Oksajo? Irytuje mnie fakt, że po prostu jakby, nie wiem, jest gadanie o balansie, którego nigdy nie zweryfikowaliśmy. Mogą administratorzy zrobić... Uwaga, bo administratorzy teraz mogą zrobić dwie rzeczy. Kamano, sorry, zmiutuję te alerty. Na razie na wszystkie alerty odpowiem zaraz. Irytuje mnie fakt, że administracja mogła zrobić jedną złotą rzecz.
ustawić nas trochę za takimi garażami, że po prostu zespawnowaliby nas na arenie, wszystkie sety są zespawnowane przez adminów i po prostu klepiemy się 10 na 10 na otwartym polu. Wtedy mamy weryfikację, czy faktycznie jest balans, czy nie. I jeżeli my na takiej arenie 10 na 10 dostaniemy w pierdzie, albo nie, inaczej. Jeżeli my rozwalimy ich do takiej przewagi, że u nas będzie żyło 9 osób, a u nich już nikt, to wtedy powiem, okej, słuchajcie, chłopaki, zdecydowanie nie ma balansu, żeby sobie nie psuć kolejnych eventów, możemy zmienić nasz skład. Ale jeżeli oni płaczą, że nie ma balansu, a nigdy się nie biliśmy 10 na 10, to skąd oni mogą to wiedzieć, że nie ma balansu? Jak walczyliśmy u nich za murami, to wygraliśmy 2 na 1. 2 na 1, to w ogóle prawie nie jest przewaga. Zabili nam wtedy konie. W Netherze dostaliśmy 5 do 1. A resztę eventów ja nawet nie liczę, ponieważ ich nie było. Albo się na siebie obrazili, popłakali się i wrócili do bazy. Zamek. Albo wczoraj, gdzie nawet eventu nie było, bo po prostu po co my mamy gonić 5 osób, jak nas jest 10? Ale jedyne, co słyszę, to, że im się nie chce logować, bo nie ma balansu. Bo Doom dominuje, bo muszą mieć prosów. Byczku, jak ja bym miał politykę, że muszę mieć prosów, to ja bym w ogóle nie ćwiczył, bym stwierdził, no dobra, byczku, no jak mam Tobiasa i Kubira, no to chyba chilling, nie? Ale nie, ja jestem zirytowany, że mi źle szło. Ja spędziłem łącznie 12 godzin, klepiąc się lewym przyciskiem myszy, żeby troszeczkę ulepszyć walkę. I oczywiście, do koksów, czy w moim teamie, czy w ich teamie, bardzo mi dużo brakuje. Jest ogromna przepaść, ale przynajmniej progresuje. Diables siedzi na serwerze i cały czas mi mówił, dawaj Evron, bijemy się. Diabeł uczy się gry normalnie cały czas, trenuje i w ogóle wszystko. On do nas pisze na PW, czy nie pójdziemy na arenę poćwiczyć, bo on chce się przydać na evencie. U nas po prostu jest motywacja do gry, bo jest tryhard sezon. I w momencie, kiedy ja słyszę, że ty, no wiesz co, my w sumie byliśmy przy komputerze, tylko nam się nie chciało logować, bo a jak mamy dostać w pierdziel, to mi się nawet nie chce logować, to po prostu mi się krew zalewa. Bo oczywiście, na przykład nie było Nexe, i Dexe powiedział, że był 2 dni urodziny i po prostu nie mógł się zalogować. Jasne, bo ja po prostu wczoraj tego nie powiedziałem, tego wykładu. Po prostu pomyślałem, no dobra, no nie ma ich, no wiecie, ja nie będę kogoś zmuszał, żeby grał na serwerze. Ale w momencie, kiedy ktoś jest przy kompie, nie loguje się na event tylko dlatego, bo on z góry zakłada, że będzie w pierdziel, to jest dla mnie insane. I teraz administracja przychodzi do mnie i mówi, będziemy musieli usunąć Kubira. Ja mówię, okej, dlaczego? No bo im się nie chce grać, jak u was jest Kubir. I dla mnie to jest jakby... Oj, byczku. Dla mnie jest to insane. I ja mam to gdzieś, że ja coś likuję. Generalnie sytuacja jest taka, że jedna, jedyna sytuacja, gdzie było 10 na 10, to jest Nether i Vroom wygrał. Wygrał to. Polać mu, bo dobrze mówi Evron, wiadro Evron. I Vroom wygrał bitwę 10 na 10, jedyną jaka była na serwerze w Netherze. Dlaczego? Bo nie było Kubira. Bo Kubira nie było. Bo Kubir jeszcze był zestakowany w lawie. I teraz, z Kubirem jest zbyt OP. Nie wiem, czy jest zbyt OP. Bardzo chętnie przyznam Vroomowi rację, że jest zbyt OP. Jeżeli znajdą czas w kalendarzu, jeżeli raczyliby się zalogować na event, to było naprawdę mega, gdyby znaleźli czas w swoim notatniku, aby znaleźć 10 minut na event. Byłoby naprawdę mega, może byśmy wtedy się przekonali. Bo ja powiedziałem, i nie wiem, dlaczego jest mi to wypominane przez Vroom, że Evron powiedział, że jak będzie problem z balansem, to on będzie pierwszy, żeby usunąć Kubira. Tak, owszem, zgadzam się, tak powiedziałem i tak jest. I tak jest. Tylko sprawdziliśmy ten balans gdziekolwiek, czy co? I mnie to strasznie irytuje, że decyzją administracyjną zostało podjęte, żeby usunąć... Ja wiem, że z Bartmanem się wczoraj zgodziłem, tylko po głębszej analizie to jest nonsens to, co się dzieje. Jeżeli by administratorzy zrobili klepę 10 na 10 na customowej arenie z customowymi setami, w sensie nie, że z naszymi, tylko z ich, i któryś z teamów wygrałby takim zdecydowaną pod dominację. Trzeba by usunąć połowę do... I jeżeli byśmy wtedy na arenie zdominowali, to ja bym wtedy powiedział, okej, nie ma problemu, zdecydowanie was naklepaliśmy, usuńcie kogoś. Ja nie będę mówił kogo, bo ja nigdy nie zrobię tak, że powiem ta osoba do wyrzucenia, bo jestem liderem i nie mogę czegoś takiego zrobić, bo ja chcę mieć każdego w teamie. Ale w momencie, kiedy jakiś team mówi mi, że nie ma balansu, nie sprawdzając tego, to jest troszkę awkward. Bo legit, poza eventami, tymi, które były sfailowane typu zamek itp., jest po prostu niedorzeczne. Jest po prostu niedorzeczne.
Więc, no nie wiem, nie wiem. No, jeżeli nie będzie klepy 10 na 10 z customowymi setami, to po prostu ja się nie zgodzę, że nie ma balansu. Albo się nie zgodzę, że jest balans. Po prostu nie wiem, czy jest balans. Ale jeżeli... Różnica jest po prostu w motywacji, czat. Jeżeli my dostaniemy w pierdziel, to u nas nikt nie ma takiej... Nie wiem, dla mnie byłoby to absurdem, gdyby ktoś powiedział... wiesz co, Evron, mnie nie będzie na evencie, bo mi się nie chce w pierdzielu dostawać. Nie ma znaczenia, kto by to powiedział z naszego teamu. Stwierdziłbym, co? What do you mean? W sensie, no jakby come on, o co chodzi w ogóle, no nie? A u nich jest takie podejście, że oni są przy kompie, tylko niektórym się nie chce logować, bo dostają w pierdziel. Ja się pytam wtedy w takim razie, jaki w pierdziel, gdzie? Bo nie było czegoś takiego. Teraz dojdę do Zachy. Co, jednak jest no, ten? Pizza. No i co, Zacha? Chcesz pogadać one on one? Nie ma Zachy. Nie, jestem, co? I co uważasz? Słuchałeś w końcu, czy nie? Tak, słucham. No i co? Co myślisz? Do? Nie, no w sensie szczerze. W sensie zadaj mi pytanie, co myślę o tym? Tak. Wiesz co? O moim twoje przekazie. Twoje spostrzeżenia... Myślę, że jest bardzo trafny. No to Kubir zostaje. Myślę, że możemy się na razie zgodzić. Znaczy, oczekuję, żebym teraz ja podjął decyzję? Nie. Po Kubira? Czy to nie byłoby słuszne po prostu? No, znaczy Evron, jakby już decyzja... Nie, bo ja rozumiem... Czyli decyzja zapadła, decyzja tak? Już zapadła, no. Znaczy, czyli Kubir jest tak, usuwany z naszego teamu, ale może dalej grać na serwerze, tak? Ponieważ administracja ustaliła, że nie ma balansu. No, Evron, słuchaj. To mi mówisz. Powiem tak. Nie no, zacznijmy od początku. O, Pierwsze, podstawiłeś administrację przed faktem dokonanym, żeby dodać Kubira, bo jak nie, to przestaniesz grać. Fakty? Tak, oczywiście. Baby Rage był. Był Baby Rage. I teraz tak. Rozumiem, że też był tutaj argument taki, że jeśli nie będzie balansu, to będzie tutaj co zmieniane. Tak, czyli fakty. Czyli oznacza to, że niestety, ale Kubir będzie przerzucany w zależności od tego, oczywiście, czy będzie działo, czy też nie. Jak najbardziej. Jeżeli uzgodnimy, że nie ma balansu, Kubir wylatuje. Takie było założenie od samego początku. Czyli zostało ustalone, że nie ma balansu, tak? Skoro wylatuje. I wczoraj się na to zgodziłeś też, prawda? Zgodziłem się, że jeżeli to jest ich alibi, że jeżeli... Słuchaj, dla mnie Zacha najważniejsze jest to, że jak wchodzę w niego, widzę jak bardzo każdy z naszych zawodników, nie ma znaczenia ile gra w Minecrafta, czy to jest Kubir, czy Tobiasz, czy ja, czy Diabeł, czy Hunter, czy Diables, każdy jest zaangażowany na swój sposób, a drugi team trzeba przekonywać, żeby się zalogowali. To mnie boli. Po prostu nie ma balansu, ale nie ma balansu w motywacji. Nie ma balansu w motywacji. No, ale a nie no, w skillu. No, z tym to sorry, ale jakby ciężko, żeby administracja była w stanie coś zrobić. Ponieważ pytanie, co motywuje twórców. Więc jeżeli wyrzucenie tobie... Czekaj, wyrzucenie... Mogę skończyć? Bo kwestia, jeśli mówimy o motywacji do robienia treści, wbijania na te eventy, to jest już tylko poprawka twórcy. Czy on chce faktycznie zapewnić fajną rozrywkę swoim widzom, czy nie dostać pierdziela? Jezu, się dźwigać chce. O. Kabanos, dziękuję bardzo, ja pierdzielę. Słuchaj, sytuacja jest taka. Teraz to powiem otwarcie. Jeżeli wyrzucenie Kubira sprawi, że oni się będą logować i na każdym evencie będzie ich 10, to po prostu, no nie wiem, no wywalcie Kubira, whatever. Chodzi mi po prostu o to, że jest to przykre, że żeby oni się w ogóle pojawili w grze, musimy usunąć kogoś z naszych, który jest bardzo zaangażowany, jest młody i wykorzystuje swoją szansę. To, że oni, żeby się zalogować, musimy kogoś wywalić, to jest to po prostu smutne. No, plus jeden. Jest to po prostu no, ja powiedziałem o tym wcześniej, że mi się naprawdę serduch okraja za młodego odtwórcy, który ma szansę być na takim fajnym epickim serwerze i spotyka go coś takiego. Bo dla mnie outcome finalny bitwy nie ma znaczenia. Jeżeli przegram jakąś bitwę, to ja się obsram, pójdę sobie na arenę PvP i po prostu będę na kolejne 3 streamy grał na arenie PvP tylko po to, żeby troszeczkę poćwiczyć. Nie zrobiłbym coś takiego, że o, dzisiaj event widzowie, wiecie co, ja się nie loguję, bo jak mam dostać w pierdziel, to mi się nie chce. Idę pograć w Fortnite'a. Nie, ja po prostu dla samego eventu, jeżeli będzie fajna klepa, to dla mnie finalny outcome nie ma aż takiego znaczenia. Kto zgarnie ten skarb, jeżeli faktycznie ja będzie bliska tym, klepa. Żeby się jeżeli byśmy wygrywali każdy event 10-0,
to ja jestem również za tym, żeby zmienić coś w teamach, bo jeżeli będziemy każdy event wygrywać do zera, to też nie jest fan. Bo to jest w stylu, o, wiecie co widzowie, po co mamy robić jakieś potki, jak oni są na 3 strzały mieczem? To też nie jest fan do oglądania. Tylko wiesz, co nie jest fan do oglądania? Kiedy my hajpujemy, siadamy na konie, jedziemy na event, a i nagle widzę na czacie, wiesz co, Evron, oni nie będą podchodzić pod ten skarb, bo im się nie chce. No to jest takie, a no to chyba poczekamy 20 minut na awku, zbierzemy skarb i wracamy do domu. Ale jeżeli oni potem mówią, że a bo wy macie za mocny skład, no nie, my mamy za mocnych ludzi online, może za mocne internety, łącza. I najlepsze jest to, że potem Citrox powiedział, że u nich jest ciężko, żeby zawsze każdy był, bo Miki ma problem z internetem. To ja w takim razie przypomnę przykład Diablesa, który się pyta, siema, jest dzisiaj klepa? Jest. Okej, to ja idę zmienić internet. I chłop podpina inną kartę LTE, żeby nie lagowało mu. I wiesz, jaka jest różnica? Oni mają oboje problem z internetem i po raz kolejny. Jeden jest bardzo zmotywowany, żeby grać, a drugiemu wystarczy igiełka pod łóżkiem, żeby się nie zalogować. O, to mi przeszkadza, to ja nie gram. I to jest problem. I teraz przez brak ich motywacji my tracimy członka. I to jest po prostu przykre. Jeżeli taka jest decyzja administracji, trudno, ale to jest po prostu przykre, że ich brak motywacji my musimy odkupiać, żeby oni się łaskawie zalogowali. No come on, jakby. No rozumiem, to po prostu, no, to Evron, no, jakby pamiętaj o tym, że postawiłeś taką furtkę, no i... No tak, i ale... Ale to wracamy To, że każdy mi mówi, tak, postawiłem taką furtkę, że jeżeli nie będą zbalansowane teamy, to Kubir wyleci. Nie zostało to zweryfikowane, czy są zbalansowane teamy. Chyba, że chodziło o frekwencję. Jakby tak, no ja ci... Czy było zbalansowane? Mhm. Tak jak ci mówię, odpowiem ci z wielką chęcią, myślę, że jutro i tyle. Żeby tutaj było wszystko jasne. Już. Mogę. Jasne, Hunter, tak może mówił, że Hunter czeka. Grzecznie, no, kurczę, wyczekałem. Grzecznie czekałem. Grzecznie bardzo wyczekałem i wysłuchałem wszystkich. I poprosiłem, teraz... mogę powiedzieć. Tak, dokładnie. Dobra, no mów. Dwie propozycje ode mnie. Pierwsza to jest taka, żeby dodać po prostu bardziej aktywnych ludzi. No niestety Patchol troszeczkę zrąbał tym, że wziął takie osoby, jakie wziął i one po prostu, trzeba wziąć pod uwagę to, że niektórzy mogą grać, częściej mogą grać troszeczkę rzadziej na kwadratowej, bo mają swoje obowiązki, mają content, Marla, który się lepiej fakty sprzedaje i to jest jak najbardziej do zrozumienia. No ja i od razu a propos do tego, to ci odpowiem i też mówiłem ten o tym diable w tej presce, którą w tym komunikacie bym powiedział, że to jest druga rzecz, którą chcemy balansować i to równolegle, żeby tak, faktycznie były nowe osoby, żeby było więcej kontentu. W Rumowie po prostu brakuje aktywnych członków, którzy by brali udział, no i może po prostu faktycznie są potrzebne jakieś wymiany w samej gildii, ale to już jest spowodowane decyzjami Patchola i Patchol teraz powinien dobrać sobie takie osoby, które będą bardziej aktywne na eventach. Plus jeden, czyli a druga jeden. Moja propozycja, kurczę, jest wydaje taka, mi się, że mam to, że jeżeli oczywiście administracja nie się zgodzi, chciałbym ustąpić miejsca Kubirowi w gildii i na jego rzecz chciałbym odejść, zostać tylko przyjacielem i sobie gdzieś tam żyć i sobie grać ewentualnie, pomagać tylko gildii w rozwoju bardziej pod względem surowców, a jeżeli chodzi o eventy, to byłbym wykluczony kompletnie. Żeby w jakichkolwiek klepach, tylko po prostu byłem takim gościem, który sobie lata, chcę dostać nietykalność, jeżeli chodzi o granie, ewentualnie, że mogę być zabity raz na dzień i będzie mi dobrze z tym, że dostanę raz po mordzie i to jest drugie rozwiązanie, które chciałem zaproponować. Ja wuja nie puszczam. Dobry wieczór. Cześć. Cześć. Widzę, że tutaj ładnie dostał Zacha na głowę, się rzuciliście na niego. Nie. No właśnie troszkę tak, Evron, ofensywnie podleciałeś. Ja bardzo ofensywnie podleciałem, ale nie. A Zacha jest niczemu winny w tym momencie, a ty go moje pierwsze słowa, moje pierwsze słowa w przemowie było to, że ja do Zachy nic nie mam. To tak było i można zrobić z tego na pewno klipa. Powiedziałem, że... Tak, ale już dolarki wleciały za to, że ale Zacha to ma na... Nie będę przeklinał w głowie, nie? Czyli już nastawiłeś publikę przeciwko Zasce, gdzie on nie jest niczemu winny. Nastawiam kogoś przeciwko. Ja mogę być winny, bo to ja zadecydowałem tak naprawdę, że Kubir... Ja to nastawiam, nie, widzowie, moja wina. Tylko, że tymczasowo jest po prostu wrzucony na tak zwaną ławkę rezerwowych do momentu, o czym rozmawialiśmy wczoraj. Rozmawialiśmy. Że będziemy po prostu rekrutować nowe osoby na serwer, postaramy się zrobić balans na innej nie zasadzie. Nie nastawiaj mnie, Evron! Postaramy się zrobić czwartą aktywność. Wygowie, nastawiam was! Po prostu, żeby ten balans się utrzymał, tak? I też w ogóle, nie wiem, ja z tobą wczoraj rozmawiałem na ten temat po streamie. Tak. A w tym momencie, nie wiem, wchodzę na twój stream, słucham
I nie wiem, ta rozmowa w ogóle nie istniała tak jakby. Tak, ja mam wrażenie, że my nie rozmawialiśmy. Bo loguje się dzisiaj rano i słyszę atak na Diablesa od strony Wrumu, że nie ma balansu. Że po prostu nie ma balansu, że jesteśmy za mocni. Ja sobie wtedy leżałem w łóżku i próbowałem sobie wykalkulować wszystkie walki, jakie były. Dlaczego oni mówią, że nie ma balansu? I jedyną walką 10 na 10, jaka była, był Nether i oni wygrali. Więc na jakiej podstawie nie ma balansu w skillu, Bartman? Gdzie oni dostali wpierdziel? Bo jak na razie to oni się po prostu nie logują. Ja ci powiem tak. Sprawa może wyglądać dwojako. Mhm. W sensie, zostawimy Kubira i możecie sobie, nie wiem, no w zasadzie możemy zdjąć wam Kuboid, bo równie dobrze zaczniemy bawić się we free builda, bo po prostu w room nie będzie grało, bo nie ma ochoty mm-hmm. przy takim czymś grać. Mm-hmm. Opcja druga, na ten moment po prostu Kubira odstawimy, zobaczymy jak to będzie się rozkręcało, dodamy nowe osoby, postaramy się stworzyć nowe gildie, gdzie po prostu damy radę w cztery gildie tutaj zrobić dobrą mm-hmm. gierkę. I Kubir wróć na serwer, bo mi też jest go szkoda. Ja przecież zresztą tobie też o tym mówiłem wczoraj, że ja nie chcę Kubira wyrzucać ani nic, bo no jest młody. On naprawdę zainwestował w tym momencie bardzo dużą część swojego życia w tą kwadratową, żeby zacząć streaming i tak dalej, bo z tego co z Tobiaszem rozmawiałem, tak właśnie jest. I też nie chcę, żeby Kubir w tym momencie wyleciał. No przyszedł na serwer jak przyszedł, bo no, znasz dokładnie sytuację, w jaki sposób przyszedł. Mm-hmm. Ale nie była ta sytuacja fair z mojej strony. I to no ale to już jest nieważne. Po prostu no, jest. Bo się spłakałem. I ja na pewno będę dbał o to, żeby osoby, które są na kwadratowej, żeby się czuły tutaj dobrze, tak? A w momencie jak w room nie czuje się tutaj dobrze, bardzo wiele osób narzeka po prostu. Chce, żeby tutaj coś się zmieniło. Ja rozumiem, tak jak tutaj Hunter powiedział, o tym też ci przeginiałem wczoraj, że po prostu w room tam nie ma daily streamerów, tak jak u was. Wy macie praktycznie całą gildię, która jest złożona z daily streamerów, którzy codziennie wchodzą i grają. I to nie jest nasza wina. Tak, to nie jest wasza wina. Ja nie twierdzę, że to jest wasza wina. No ale w tym momencie, jak oni tracą chęć już nawet do wchodzenia na eventy, no to coś, jakaś lampka się zapala, tak? Że coś jest nie tak. Ale Bartman, mogę ci tylko przerwać. No mów. Ja bym zrozumiał ich podejście, gdyby oni faktycznie dostawali wpierdziel. Na zasadzie pojawia się event, my ich dominujemy w 10, u nich 10 ginie, tracą sety. Kolejny event, znowu u nich się pojawia 10 osób, wszyscy giną, wpierdziel. To ja wtedy rozumiem, że to po co oni w ogóle się logują na eventy, skoro i tak dostają wpierdziel. Ja to bym wtedy rozumiał, że no okej, no jeżeli faktycznie oramy ich, no to po co oni w ogóle mają grać? Sytuacja, to mówię po prostu do nich, nie do administracji, że nie zweryfikowaliśmy, czy jest balans. Po prostu sprawdźmy to na choćby byle jakim evencie, gdzie będzie ich 10, u nas 10, nikt się nie obrazi, nikt się nie wyloguje, nikt nie wróci do bazy i po prostu będziemy się klepać 10 na 10 i jeżeli my zdominujemy, to jasne, wtedy powiem, no faktycznie nie ma balansu, tylko że ja słyszę o balansie, nie sprawdzając go. Jeżeli sytuacja ma być taka, że oni nie będą grać, jeżeli będzie u nas Kubir i kropka, no to po prostu jest mi bardzo przykro i po prostu administracja, no może go usunie, nie wiem, po prostu mówię, że jakby... I to Bartman, ja się stawiam w twojej sytuacji, że jesteś postawiony przed sytuacją taką, że część serwera nie będzie grała, jeżeli w innej części serwera będzie jakiś gracz i ty musisz coś z tym zrobić. Jasne. Ja nie mówię, że jakaś twoja decyzja jest zła, informuję tylko, że ich zarzut nie chce nam się grać, bo nie ma balansu, jest niesprawdzony, to jest gadanie z dupy, ponieważ jeżeli byśmy zrobili administracyjnie arenę, zespawnowali nam diamentowe sety czy netherrightowe i bilibyśmy się 10 na 10 na płaskiej arenie i u nas by na przykład przeżyło 9 osób, u nich 0, to bym pierwszy powiedział, okej, faktycznie was oramy, to usuńcie Kubira czy kogokolwiek, ale nie było takiej sytuacji na serwerze, ale oni już mówią, że nie ma balansu. Raz była walka w Netherze, pamiętasz na pewno jaka to była walka w Netherze, gdzie Kubir jeszcze był utknięty w lawie i dostaliśmy 5 do 1 bez Kubira. Czyli w takim razie, jeżeli teraz usuniemy Kubira, to będzie balans? Bo nie rozumiem. Jakby ja rozumiem twoje podejście, że ty musisz coś zrobić i wiele decyzji twoich jest bardzo dobrych na serwerze. Zresztą widać, że serwer sobie fajnie radzi, jest fajny pomysł, ale z tym Kubirem po prostu jest to nie fair, że nasz tryhard jest karany
na podstawie tego, że im się nie chce zalogować. Nie dlatego, że oni po prostu chcieliby wygrywać event, są w 10 na serwerze, ale po prostu nie mają wystarczającej ilości skilla, a my sobie skilla zrekrutowaliśmy, bo po prostu dodaliśmy Tobiasza i Kubira. Nie, im się po prostu nawet nie chce sprawdzić, czy dostaną w pierdziel, bo oni z góry zakładają, że no ja się nie będę logował na event, jak mam dostawać cały czas w pierdziel. Jaki cały czas w pierdziel? Jak ostatnią walkę 10 na 10 oni wygrali. Więc o to mi chodzi po prostu. Ta sytuacja, nawet jeśli mówisz o tym, że nie będzie się logował na event, bo to powiedział Bremu. Tak, Bremu mówię, o Bremu. Mówię o Bremu. Nie mówię o Paczolu, Jaworze, Citroxie, oni zawsze są. Mówię po prostu o osobach nieobecnych na evencie, bo ewidentnie brakuje im dychy. Ale ja też to mówiłem, że generalnie sytuacja jest taka, że tak naprawdę przy 10 osobach ten balans w miarę byłby ogarnięty. Tak. Tylko oni nie są w stanie załatwić tej dychy. I o to tutaj się głównie rozchodzi, że po prostu... A to ja mam pytanie tylko szybkie. Czy zamiast nam usuwać gracz nie możemy dodać kogoś? No to jest dobry pomysł. Dodajmy kolejnego tryharda na Bartman. A nie możemy zrobić tak, że jeżeli unik jest 8 osób, to po prostu administrator przychodzi i mówi, słuchajcie, no unik jest 8 osób, czy może u was na event stawić się 8, a dwie osoby pasną, na przykład dwie osoby bez streama, bo powiedzmy, że to wtedy nie będzie stratne i my wtedy wychodzimy z 8. Nam nie chodzi o to, żeby dominować. Nam chodzi o to, żeby było bardzo fajnie. Słabe rozwiązanie, tym bardziej, że zwróć uwagę, że czy lepszym rozwiązaniem jest kogoś wyrzucenie? Dodatkową osobą i też na event mu pozwoliliśmy zagrać po prostu, żeby miał jakąś rozrywkę, bo ludzie przychodzą tutaj się bawić przede wszystkim, tak? I odbieranie czegoś takiego, że o, bo w patrzcie, o tirkach, będzie pieprzył o tirkach. To jest taka sama logika, jak teraz z tym Kubirem, że to wy byście dwie osoby odjęli i byś było 8 na 8. Tu już ci to nie przeszkadza, że dwie osoby tracą w tym momencie fan i zabawę, bo Kubir też nie streamuje na ten moment przynajmniej. Czyli tak w zasadzie Kubir mógłby się nie bić w tym momencie. Chodzi mi o to, że jak chcę hajpować event, to fajnie, jakby na evencie pojawili się łaskawie twórcy. Nie wiem, dla mnie to jest absurd. Kwadratowa obecnie ma taki hype, że każdy może na tym zyskać widzów. To, że jakiemuś youtuberowi się nie chce logować, żeby zrobić content, patrz, przeszedł sobie na Twitcha, robi zawaliste wyniki, na pewno jest zadowolony. To, że innym twórcom się nie chce po prostu logować, bo mi się nie chce, no to jest po prostu zmarnowana okazja, bo serwer robi takie zasięgi, że połowa Twitcha, połowa małych twórców zabiłaby się, żeby z nami grać, żeby sobie wybić kanał. Diables robi insane liczby rano, po prostu ludzie są zainteresowani. Jeżeli ja słyszę na tryhard serwerze, że komuś się nie chce logować na event, to jest mi po prostu przykro, że nasz team z tego powodu musi tracić zawodnika, który jest młody, bardzo zaangażowany i bardzo wykorzystuje swoją szansę. Ale czy ja mogę teraz coś jeszcze dodać? Evron, ja chciałbym ci tylko powiedzieć, że ze strony serwera i tutaj zakładam Kubiksa Kwadratowej Masakry oraz pracowników Kubiksa, jest dokładane cały czas coraz więcej, żeby eventy i to, co się dzieje na Kwadratowej Masakrze, było coraz więcej i więcej fanów. Mamy Bartmana, który się pojawił 2 sezony temu. Ja rozumiem, że nie wszystkim może to pasować. Czemu po prostu nie zrobił tej ustawki 10 na 10? Tylko i oficjalnie przekonamy się, czy jest balans. Sorry, ciężko jest oczekać od administracji tego, żeby ktoś był aktywny, jacyś twórcy. I wtedy przyznam rację, jakby byli nie było balansu. Po prostu na event. Jasne. Chodzi o to, że ja rozumiem, że administracja dokłada wszystkich starań do tego, żeby faktycznie było fajnie na eventach. A to, że ktoś nie chce z tego skorzystać, no to już sobie sam strzela w kolano. Jasne. A ogólnie to ja mam takie jedno pytanko, bo skoro tutaj już rozchodzi się o to, że na nie oddam ci itemów Diables. Nie chodzi o oddawanie itemów, że jest niewyrównane podczas itemów tutaj walki i te sprawy, bo lepsi jesteście, więcej nas jest i te sprawy. O to ja tak to jednocześnie chciałbym wnioskować o to, żeby drużyna Uderzam Blue polowała nami czy na Hunterach, jesteśmy sami na serwerze i ona się może zalogować. No bo skoro już mamy tak płakać, no to ja teraz się spłaczę o to, że jestem sam na serwerze i wtedy wykorzystują tą sytuację, że są zdecydowanie silniejsi ode mnie, a no nie ukrywajmy, no skoro już każdy może zażalenie dawać, no to ja chcę swój content i jednak no nie chciałbym, żebym przez najbliższą godzinę siedział sobie po prostu ze screenem Mashbana na kolejne 5 minut. O, dokładnie, to znam z dzisiaj. Nie, ja rozumiem, że to może zdenerwować, z tym, że no też postawcie się z tego, co ja sam widziałem, to zabiliście kiedyś sobie Nexę w Netherze, jakoś w późnych godzinach, zabijaliście Jawora i było ok, tak? A teraz jest nie ok. No jak Oinda zabili w Netherze, to też było ok, no nie? Jak mieliśmy bitkę.
Jak no wiesz, to są już takie inside zasady niepisane, dobrze, bo dobrze, my nie chcemy wam mówić, jak wy macie się... grać tak naprawdę, ja też, jeśli chodzi wyszło, o sam gameplay. Żeby nie wyszło, że ja się też chcę jakoś, wiesz, nie wiem, Szat. Teraz czekać czy coś. Dla mnie wszystko jest okej na serwerze, że ktoś jest huntowany, jest okej. To, że oni o coś płaczą, jest nie okej. Więc to było to wyrównanie też, żeby nie wyszło tak, że do nas doszła jedna osoba, a u nich nie doszedł. A Bremu jest dobry też PvP. Tylko, że tutaj właśnie problem jest taki, że Bremu jest totalnie niedzielnym graczem. On wbija sobie raz na 5 minut, a nawet ostatnimi czasy stwierdził, że mu się nie chce wbijać na event na te 5 minut. I w tym ja rozumiem ten problem, który strasznie tiltuje w room. Mianowicie, że oni nie są po prostu w stanie cokolwiek wygrać na tych eventach, jeśli im brakuje ludzi. I tak naprawdę to jest prawdziwy problem i to jest to, o czym wczoraj mówił Patrol, jak się wkurzył. Bartman? I to jest zgadzam to, o czym się mówił Evron. Bartman? Zgadzam się. Zauważ, zauważ. Bartman, zgadzam się. Jeżeli byłbym Patrolem, byłbym zirytowany, że mój team się nie pojawia. Zauważ, że... Uwaga, ja wiem, że będzie pogo teraz, ale patrz, jest Kuba, który bardzo dobrze się bije, czego w ogóle nie wiedziałem, udowodnił to na arenie. Kuba się bardzo dobrze bije i zauważ, że Kuba jest na każdym evencie, mimo że z jego teamu są dwie osoby online. Czemu po prostu na przykład nie wezmą sobie Kuby do teamu, który byłby po pierwsze bardzo dobry PvP, po drugie chyba przyznamy, że Kuba po prostu jest bardzo aktywnym graczem, jest zawsze. Dlaczego ich wewnętrzne problemy my musimy tracić zawodnika, który po prostu kocha ten serwer i się bardzo zaangażował? O to mi chodzi. Bo jestem w stanie zauważyć, że oni... Nie zgadzam się z problemem balansu, bo nie wiem, czy jest problem balansu. Może być problem balansu skillowego, ale może go nie być, bo nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować bez sklepy 10 na 10. Ale zdecydowanie możemy zauważyć, że mają problem z frekwencją. Ale są ludzie, którzy są na serwerze. Jest na przykład bardzo Loka, jest na przykład Cedi. Oczywiście to są gracze, którzy raczej by w walce nic nie wnieśli. Oczywiście z całym czasem do nich, bo po prostu się nie biją, prawda? Ale Kuba bardzo dobrze i bardzo dobrze trenował i na przykład Kuba, jak cały Doom ćwiczył PvP na arenie, to Kuba przychodził i co chwilę się pytał, na przykład Evron 1 na 1, Torek 1 na 1 i on sobie cały czas trenował. I na przykład na evencie z podbijaniem zamku, w trakcie kiedy w room się ze sobą kłócili, Kuba stał na murach i proponował Tobiaszowi 1 na 1. On po prostu chce się zaangażować, tylko po prostu HDMI jest niedzielnym teamem i oni po prostu nie będą uczestniczyć jako cała siła w evencie i on musi być po prostu na dokładkę do kogoś. Gdyby go dodali do Vroomu, to zawsze by mieli aktywnego zawodnika. I to jest jedno z wielu rozwiązań, ale no kiepskim rozwiązaniem jest karanie nas. Tylko ja nie mogę tego sforsować. Jasne, oczywiście. Nie, ja mówię do nich bardziej jako sugestia. Bo ja przecież sam sugerowałem Patrolowi, żeby Kuba... Jakby kaman, czemu my czat tracimy? Bardzo aktywnym graczem. Kuba jest czwartym najaktywniejszym graczem na serwerze. No właśnie. Jest bardziej aktywny. Pokczam? Pog? Pog? Pogers. Kuba to jest normalnie jak jakiś Feniks na tej edycji. Każdy go wyzywał, a na tej edycji każdy pogczampuje. No tak. No to jest niesprawiedliwe, że nie forsujemy kogoś do gildii, ale forsujemy wywalenie kogoś z gildii. Naprawdę. Fakty. Ja mówię, serio, ja naprawdę chcę ustąpić w tym momencie, bo jeżeli nie faktycznie... No, Hunter, ale to też nie do końca o to chodzi. Ale widzisz, Hunter, uwaga, o teraz jeszcze powiem. Wiesz, dlaczego Hunter im nie zależy na tym, żeby ciebie wywalić, tylko Kubira? Bo Kubir jest mocny PvP. Im zależy, żeby usunąć osobę, która fizycznie jest mocna nie w PvP. Raz z nim walczyłem i wygrałem z nim. Okej, okay, tak, nasz dobra. Pojedynek, ale tak, im akurat zależy... Im akurat zależy na Kubirze, dlatego że wiedzą, że Kubir jest dobry PvP i to im pomoże w PvP. Wiecie, co w room wam by pomogło w PvP? Frekwencja i obecność na evencie. Bo w sześciu to wy nawet z Cedi nie wygracie, jak będzie 10 Cedi. Przepraszam, Cedi, ja pierdzielę, wjeżdżam, tak? Ale chodzi mi o to, że Evron, najpierw może by się zalogowało od nich... Ja, to nie jest problem administracji. Oczywiście, ja wiem, że administracja ma luz sytuację. Co by nie zrobiła, to ktoś będzie niezadowolony. Kwestia jest taka, że... Jezus Maria, nie wiem, jaka jest sytuacja. Po prostu chodzi o to, że jeżeli oni by się zadeklarowali, że 10 osób będzie na halloweenowym evencie w piątek i sobotę, to gwarantuję, że my z Kubirem nie będziemy mieli aż takiej dużej przewagi i wszystko się rozstrzygnie na evencie. Gwarantuję. Wiesz, Evron, jaki jest największy problem tutaj z Kubirem w tym momencie? Że każdy na serwerze wie, w jaki on sposób został dodany. I to też tutaj nie do końca chodzi o to, że ktoś jest prosem, tylko o to, że został sforsowany na serwer i teraz cała tamta gildia forsuje to, żeby on jednak nie był na tym Jezus serwerze. Maria. Leak chat w październiku jest Halloween. Jest problem. Pierdzie, co wy mówicie, jaki leak? No wiadomo, że będzie event. Ale nie mają trailer był nawet. Trailer mają, był. Taki, mają taki sam argument, jaki był w tamtym przypadku. A pytanie, co stoi tylko, ja tak szybko tylko, ja się tam, co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić 10 w grudniu 10, są święta, tylko to chcę usłyszeć.
I ja nie mam nic przeciw. Ja wczoraj proponowałem, było was siedmiu na serwerze z Doomu, było siedem osób z Wroomu. Nie, nie, zróbmy, proponowałem walkę, nikt nie chciał. Zróbmy tak, jakby mogłoby być na eventach, czyli 10 na 10, do tego, co byśmy dążyli. I zobaczyli. Dobra, ale... wszyscy. Ja chciałbym w takim razie, jeśli to coś takiego robimy, żebyśmy też ustalili jakieś jakby warunki, w sensie, że co, jeśli przegra, nie wiem, Doom przegra, w sensie my przegramy, to... To co się dzieje. W sensie o to chodzi. Rozumiesz, żeby mieć konkretny scenariusz. Oj, Hunter, tutaj to nie jest takie proste, bo to jest już, wiesz, zagrywka. W momencie, jeśli u nich będzie taka sytuacja, że jeśli oni przegrają i Kubir ma wylecieć, to się skończy tym, że oni się podłożą. No to też słabo. No ja, a druga sprawa jest taka, tak jak mówiłeś tutaj przy tym, jak został Kubi dodany. No nie będę ukrywał, że wczoraj Bremu zrobił dosłownie to, co mówił Evron, że zrobi. Czyli przed eventem był na serwerze, rozpoczął się event, wyszedł, skończył się event i wszedł. Więc no moim zdaniem to też było słabe osobień swojej gildii, no bo nawet nie chciał powalczyć. Tylko wyszedł z założenia jak takie małe dziecko, że ale to ja nie chcę, to ja nie gram. No to w sumie teraz też powinniśmy tak zrobić, że jak Kubira zabierzecie, to my na eventy nie będziemy przychodzić, no nie? No bo w sumie jak oni mogą tak robić, to my też tak będziemy robić. Jeżeli będą mieli podstawy, że nie ma balansu,